Cześć, ja jestem Kin, a dzisiaj opowiem Wam o japońskich kryminałach honkaku. I żeby to zrobić, to myślę, że powinnam zacząć od angielskich kryminałów, od złotej ery angielskich kryminałów, czyli latach 20-30 mniej więcej. To są kryminały typu Agatha Christie, która myślę jest najbardziej rozpoznawalną autorką w tym nurcie. A chcę Wam o nich powiedzieć, dlatego że kryminały honkaku inspirowały się tą właśnie złotą erą. Najważniejszą zasadą przyświecającą złotej erze kryminału było traktowanie tych powieści jak gry z czytelnikiem. Powieść należało napisać tak, żeby czytelnik sam był w stanie odkryć mordercę i rozwiązać zagadkę. Morderca musi być osobą, która została przedstawiona na początku powieści. Narrator nie może ukrywać żadnych swoich myśli przed czytelnikiem i wszystkie wskazówki potrzebne do rozwiązania zagadki są przedstawione w powieści. I tą właśnie zasadą zainspirowali się twórcy honkaku. Honkaku to podobno po angielsku znaczy orthodox, czyli po polsku ortodoksyjny, czyli inaczej powiedzmy klasyczny. Tutaj jest największa zbieżność pomiędzy brytyjskimi a japońskimi kryminałami. Jaka jest rozbieżność pomiędzy nimi? Po pierwsze, zasady japońskie kryminały są o wiele bardziej krwawe. Morderstwa zazwyczaj są popełniane w najbardziej diaboliczne, wręcz powiedziałabym, sposoby. Ale pomimo tego, że są takie krwawe, wydaje mi się, że można je czytać jako takie przytulne, miłe kryminały, ponieważ one są tak nierealistyczne, tak niezwykle przesadzone, że to aż zaczyna być nawet trochę śmieszne. Nie będą to raczej kryminały, które sprawią, że nie będziemy mogli spać. Brytyjski klasyczny kryminał ma swoje ulubione motywy, na przykład to, że zazwyczaj morderstwa dokonuje się w zamkniętej przestrzeni, na przykład na jakiejś wyspie albo w zasypanym śniegiem dworku. I japońskie kryminały też ten motyw lubią. Natomiast mają jeden ulubiony, który jest niezwykle popularny, a który nie jest aż tak popularny w brytyjskich kryminałach, czyli zagadka zamkniętego pokoju. Praktycznie każdy japoński kryminał honkaku taką zagadkę zawiera. Ofiara zostaje odnaleziona w pokoju zamkniętym od wewnątrz. I nie wiadomo, jak morderca zdołał wydostać się z pokoju. A Japończycy lubią ten motyw, dlatego że w przeciwieństwie do brytyjskich kryminałów, gdzie zazwyczaj główną podstawą zagadki jest motyw mordercy, tutaj główną podstawą zagadki jest metoda. W jaki sposób komuś udało się dokonać tego morderstwa. Zazwyczaj jest on niezwykle skomplikowany, niezwykle wielopoziomowy, więc pomimo różnych mankamentów tych powieści, o których będę mówić za chwilę, możemy być pewni, że kryminał honkaku zawsze nas czymś zaskoczy. Aha, i muszę powiedzieć, niestety nic z tego nie zostało przetłumaczone na polski. Nie wiem czemu. Pewnie dlatego, że w Polsce popularne są społeczne kryminały, a nie właśnie takie zagadkowe, klasyczne. I pierwsze kryminały honkaku, o których chciałabym powiedzieć, to są mangi. Mangi, które jednocześnie wpisują się w inny popularny nurt detektywów nastolatków. Jedna to jest detektyw Conan, a druga to detektyw Kindaichi. Obie te mangi są o chłopcach, którzy wyglądają niepozornie, ale tak naprawdę są geniuszami, detektywami. Kindaichi jest wnukiem słynnego detektywa z powieści, o których będę mówić jeszcze później, bo też czytałam o tamtym detektywie. Ale jest też leniwy, infantylny i większość osób nie wie, że jest geniuszem. Natomiast Conan jest znany jako geniusz i detektyw, natomiast zostaje skurczony do wielkości dziecka i musi ukrywać przed wszystkimi swoją prawdziwą tożsamość. Te mangi są do siebie dość podobne, bo Conan też jest często dosyć infantylny. Obaj mają najlepsze przyjaciółki, które tak naprawdę się w nich kochają ze wzajemnością. W obu zagadki rozwiązują się na przestrzeni jednego, dwóch tomów. Są takie cykliczne, więc właściwie można zacząć czytać w każdym momencie.
albo czytać tylko pojedyncze zagadki, takie jakie nas interesują. Kilka różnic pomiędzy tymi dwoma mangami. Po pierwsze, Kindaichi jest już skończony. Wszystkie tomy zostały wydane. Natomiast Conan od 92 wciąż jest wydawany na bieżąco. Są już 102 tomy. Jest to niezwykły tasiemiec. Poza tym Conan jest o wiele mniej krwawy. Okej, cofam to, krew jednak leje się tutaj strumieniami, ale jest ona jakaś taka mało realistyczna i mniej szokująca niż w Kindaichi. Ponieważ ma tam postacie dziecięce, więc jest on skierowany do trochę młodszego czytelnika i dlatego jest o wiele łagodniejszy w ogóle w swoim wydźwięku. No i trzecia różnica, którą widzę, to że Conan jest taki bardziej przytulny i śmieszniejszy, bo ma żarty, które nie są związane tylko z tym, że bohater widzi majtki swojej koleżanki. Niestety właśnie tak mniej więcej to wygląda w Kindaichim. Obie te mangi lubię i myślę, że są fajnym wstępem do takiego właśnie kryminału, bo można sobie przeczytać tylko jeden tom albo tylko dwa tomy i jak nam się nie spodoba, to sobie odłożyć. Następnie chcę Wam powiedzieć o książce, a właściwie dwóch książkach, bo przeczytałam dwa tomy, które były prawdopodobnie najgorszymi książkami, jakie kiedykolwiek w swoim życiu czytałam. Jest to cykl Zaregoto i są to light novels, tak się nazywają. To jest taki podgatunek, który w sumie jest porównywalny do młodzieżówki. Pierwszy tom nazywa się Decapitation i jest o tym, jak grupa geniuszów zostaje zaproszona na jakąś wyspę i po kolei później giną. Bardzo niska jakość tej powieści jest związana również z tłumaczeniem, które jest bardzo złe. Często trudno jest zrozumieć, co właściwie jest napisane. Zdania zdają się nie mieć logicznego sensu, ale wydaje mi się, że po części jest to też kwestia oryginału i tego, jak oryginał jest napisany. Wstawię Wam tutaj pierwszą stronę powieści. Jeśli umiecie po angielsku, to sobie zobaczycie. Drugim powodem jest to, że postaci w tej powieści są jak stereotypiczne postaci z anime. Na przykład mamy dziewczynę, która ma naturalnie niebieskie włosy i nie umie sobie zawiązać tych włosów. Dlaczego? Nie jest to kwestia niepełnosprawności fizycznej. Po prostu potrzebuje, żeby główny bohater, nasz detektyw, zawiązywał jej te włosy za nią. Główny bohater jest niezwykle irytujący, jest takim mizoginem, jest również niedojrzały, jest jak taki, wiecie, chłopak w liceum, co czyta niczego. Mniej więcej, jeśli sobie wyobrażacie, jaki to jest rodzaj osoby. I ja bym to mogła wybaczyć, gdyby zagadka kryminalna była ciekawa. Ale nie jest, ponieważ autor jest o wiele bardziej zainteresowany filozofowaniem i autor uważa to za największą zaletę swoich powieści. Zagadka kryminalna jest potraktowana po macoszemu i jest bardzo wtórna, inspirowana klasycznymi kryminałami w taki bardzo oczywisty sposób. Nie polecam. Nie wiem, czy o tym wspomniałam, kiedy mówiłam o detektywie Kindaichi w mandze, ale jest on postacią, która ma być wnukiem słynnego japońskiego detektywa z powieści Seishi Yokomizego. To jest taki tytan, to jest taki, wiecie, Agatha Christie japońskich kryminałów. I przeczytałam jedną powieść o tym Kindaichim, która nazywała się The Inogami Clan. Zamysł na powieść jest bardzo podobny do zamysłów właśnie z brytyjskich kryminałów, czyli mamy głowę rodu i mamy jego spadkobierców i zastanawiamy się, kto z nich jest mordercą. Różnica jest taka, że po pierwsze Kindaichi to jest bardzo irytująca osoba. Jest również właśnie mizoginem, jest również taki nieprzyjemny, aspołeczny. Druga różnica jest taka, że morderstwa i postaci są bardzo przerysowane. Więc trzeba zaakceptować, że nie znajdziemy tutaj takich postaci, które możemy polubić albo które będą w jakiś sposób realistyczne. Nie o to w tym chodzi. Jeśli to zaakceptujemy, to myślę, że możemy się dobrze bawić przy tej powieści, bo zagadka jest rzeczywiście bardzo skomplikowana i zaskakująca. I jest to chyba moja ulubiona powieść z tych, które przeczytałam do tej pory. Następnie przeczytałam The Decagon House Murders,
która została napisana już w drugiej fali honkaku, ponieważ ta forma przeżyła swój renesans w latach 80. i wtedy kolejni pisarze, nowi pisarze zaczęli pisać właśnie tego rodzaju kryminały. Ta powieść jest ewidentnie pewnego rodzaju hołdem dla klasycznych brytyjskich powieści, a szczególnie dla I nie było już nikogo. A zamysł w ogóle fabularny jest taki, że członkowie klubu fanów kryminału wyjeżdżają na bezludną wyspę, gdzie będą sami przez około tydzień i zaczynają po kolei ginąć. Czyli praktycznie ten sam pomysł, co I nie było już nikogo. I to mi się podobało. Podobały mi się te odniesienia do Christie i do znanych kryminałów. To, co mi się nie podobało, to że tempo tej powieści jest bardzo nierówne. Ona jest bardzo krótka, a mimo to jest nudna. Pół powieści upływa, zanim w ogóle dochodzi do jakiegokolwiek morderstwa. Pierwsza, 1/3 to jest ekspozycja przedstawiona z kilku perspektyw, ciągle powtarzająca te same dane, te same informacje. I na końcu dowiadujemy się, dlaczego tak było, że miało to cel, że oczywiście mieliśmy zauważyć jakieś drobne rzeczy, jakieś drobne różnice, ale to i tak jest nudne, więc raczej nie polecam tego kryminału. Myślę, że autor tutaj jednak troszeczkę za bardzo skupił się na kunsztownej zagadce, a za mało na tym, żeby jakaś z tego wyszła powieść i interesująca historia. Z kolejną powieścią wracamy znowu do pierwszej fali kryminałów honkaku. Powieść nazywa się The Master Key i jest wyjątkową pozycją na tej liście, ponieważ jako jedyna została napisana przez kobietę. Jest wyjątkowa nie tylko z tego względu, no bo mamy taką ogólną strukturę niby podobną do klasycznych kryminałów, czyli jest to zamknięta społeczność, ponieważ wydarzenia rozgrywają się w takim domu dla starych panien, tak bym to nazwała, czyli domu dla kobiet, które są samotne, ale nie mogą z jakiegoś powodu mieszkać same. Ale po pierwsze, książka zaczyna się flashbackiem do wydarzeń sprzed 15 chyba lat, po czym przenosi się do teraźniejszości, po czym natychmiast zabiera nas znowu w przeszłość kilka miesięcy wstecz. Więc powieść bardzo skacze po linii czasowej, co się zazwyczaj nie zdarza w klasycznych kryminałach. A do tego właściwie nie wiadomo na początku, czego dotyczy tajemnica. Tytuł nam właściwie mówi. Chodzi o klucz, który otwiera wszystkie zamki w całym budynku, który znika. Kolejną wyjątkową cechą tego kryminału jest to, że jest on bardzo skupiony na problemach społecznych. Cały ten dom jest pełen kobiet, które są na rozdrożach, które trafiły tam, bo nie miały innego wyjścia, które mają różne problemy i psychiczne, i zdrowotne, są samotne na przykład. No nie będę Wam mówić co jeszcze, jeśli byście chcieli to przeczytać. I autorka pochyla się nad problemem każdej z tych kobiet i próbuje nam przybliżyć sylwetkę każdej z nich. Ale też z tego powodu właśnie bardzo długo nie rozumiemy, co ma być zagadką, bo te małe zagadeczki dopiero pod koniec zaczynają się składać w jedną dużą. Powiedziałabym, że to jest najlepiej napisany kryminał z tych wszystkich na tej liście. Napisany najlepszym językiem i skupiony nie tylko na tym, żeby pokazać nam mechanizm jakiejś zagadki. Natomiast ja nie cierpię flashbacków w kryminałach. Również kiedy czytam kryminały, to nie zależy mi na eksplorowaniu jakichś problemów społecznych. Ale jeśli Wy na przykład lubicie takie kryminały, jakie są popularne w Polsce, to wydaje mi się, że ten może być też dla Was interesujący. No i to wszystko. Powiedzcie mi, czy interesują Was takie kryminały, czy w ogóle lubicie czytać kryminały. Jakby co, to mam jeszcze kilka na liście. Mogę zrobić drugą część kiedyś, jeśli kogoś to interesuje. A na razie do zobaczenia, cześć!